Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. To jest mój pierwszy vlog w życiu kręcony całkowicie samodzielnie przeze mnie na greenscreenie. Sam greenscreen rozłożyłem, sam go świecę lampami, sam poustawiałem kadry, sam poustawiałem poziomy dźwięku, mimo tego, że jestem w zupełnie nowym pomieszczeniu. Tu są dużo większe echa i tak dalej. Szczerze mówiąc. Mam trochę tremen, nie wiem jak to wyjdzie. Do tej pory, zwłaszcza świeceniem, zajmował się współpracownik. On też na słuchawkach sprawdzał, czy wszystko dobrze brzmi. Mam nadzieję, że dobrze. Piszcie proszę w komentarzach, co poprawić. Będę bardzo wdzięczny za wszelką konstruktywną krytykę. Zwłaszcza taką, która będzie zawierała elementy, jak to. Poprawić, nie tylko co poprawić, ale jak poprawić. No i prosiłbym też o wyrozumiałość, ale przede wszystkim o tą konstruktywną krytykę, bo chcę dążyć do tego, żeby było jak najlepiej. A temat dzisiejszego odcinka to są takie moje przeczucia, odczucia, yy, spostrzeżenia, które, takie mam wrażenie, zdecydowanie często się potem potwierdzają, więc pomyślałem, że się z Państwem z nimi podzielę, ale proszę. Kategorycznie nie brać tego jako pewną jakąś prawdę objawioną, że na pewno tak będzie, jak mi się wydaje, że będzie. Tak mi się wydaje. Zaraz uargumentuję dlaczego i prośba do Państwa, żebyście sobie to Państwo sami przemyśleli, sami podjęli ewentualne decyzje, a broń Boże, nie sugerowali się moją opinią, tylko jakby potraktowali ją jako pewien wstęp do własnych rozmyślań. A moja opinia. Wbrew temu, co aktualnie dzieje się na rynku, jest taka, że już niedługo stopy procentowe w Polsce przestaną być podnoszone. Być może, choć akurat na to nie stawiam, będą obniżane, ale że przestaną być stopy procentowe w Polsce obniżone. Że raczej od początku. Uważam, że już niedługo stopy procentowe w Polsce przestaną być podnoszone. Być może, ale na to bym nie liczył, że będą obniżane. Ale to, że będą jakby zamrożone, że będą stały w miejscu, tego jestem przekonany. Może to wynikać z tego, że już niedługo inflacja przestanie rosnąć, ale obstawiam taki scenariusz, że inflacja wcale nie musi przestać rosnąć, a stopy procentowe i tak przestaną być podnoszone. Ze względu na to, że Rada Polityki Pieniężnej zostanie niejako przestraszona przez rząd i będzie nagonka na Radę Polityki Pieniężnej, że przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej mamy kryzys. Kryzys to Polski naciąga. Mi się wydaje nawet, że już jest. No i politycy, którzy wywołali ten kryzys swoimi durnymi decyzjami, na pewno będą chcieli na kogoś zwalić. No, oczywiście najpierw na Putina, potem na Tuska, ale ponieważ. Obaj już się bardzo mocno przejadli opinii publicznej, to prawdopodobnie będą szukać nowego winnego i tym winnym może być Rada Polityki Pieniężnej, która to może w odpowiedzi powiedzieć, dobra, to przestajemy podnosić stopy procentowe, ale wcale tak nie musi być. Ponieważ moje przekonanie, że stopy procentowe w Polsce przestaną iść do góry, opieram na jednym fakcie. Banki zaczęły według mojej wiedzy. Dość natarczywie wciskać ludziom kredyty ze stałą stopą procentową. Autentyk, zarówno do mnie, jak i do wielu moich znajomych, i też zrobiłem research po ludziach obcych, i właśnie też tak wyszło: że dostawali telefony z banków, żeby, żeby zmienić swój kredyt na kredy, z kredytu ze zmienną stopą procentową na kredyt ze stałą stopą procentową. Co ciekawe, są przypadki, gdy takie telefony były do ludzi, którzy nie mają kredytu, a i tak dostali telefon, żeby przewalutować, nie przewalutować, tylko jakby zmienić kredyt ze yy, zmiennej stopy procentowej na stałą. A jak ta osoba powiedziała pani po drugiej stronie słuchawki, ale pani na pewno dzwoni z banku? Tak. Jest pani pewna? Tak. A jaki kredyt ja mam zamienić na stopę procentową stałą, przecież ja nie mam u was kredytu. Może pan to natychmiast sprawdzić, proszę zadzwonić na numer, który jest na stronie internetowej, zobaczy pan, że jak pan poprosi o taki identyfikator, to się pani ze mną połączy. No i rzeczywiście, zostało to sprawdzone. Ktoś tam wszedł na tą stronę tego banku, tam był numer, nie na numer, który ta pani podała, czy z którego dzwoniła, tylko na numer infolinii, ten taki oficjalny. Po powiedzeniu, jaka była sytuacja, jaki numer rzeczywiście połączono z tą panią. Także ciekawe, drodzy państwo, taka, drodzy, pa, drodzy państwo, niefrasobliwość, że aż ludzie, którzy nie mają kredytów hipotecznych, dostają oferty znaczy zamiany oprocentowania ze zmiennego na stałe. Słuchajcie, to jest fakt. Moim zdaniem, według moich informacji, to jest fakt. Banki wydzwaniają do ludzi i proponują zmianę oprocentowania. Z zmiennego na stałe. W dzisiejszej sytuacji wydaje się to być działaniem kuriozalnym, działaniem na szkodę banku. Gdyż, według tego, co dzisiaj widzimy, inflacja jest przeraźliwie wysoka, ona jest ponad 15%, prawie 16%. Walczyć z inflacją 16%, prawie 16%, ze stopami procentowymi na poziomie 6%, to tak jak próbować z cepem Powalić komandosa Navy Seals. No jest to teoretycznie możliwe, ale bardzo teoretycznie głównie w filmach hollywoodzkich i to raczej takich bardziej dla ludzi mniej yy, wymagających intelektualnie, bo musi zajść coś kompletnie nieprawdopodobnego. Także teoretycznie się da w praktyce nie. W związku z tym, skoro przy tak niskich stopach procentowych nie da się walczyć z tą inflacją, no to ta inflacja będzie rosła. Zwłaszcza, że cały czas mamy obniżenie wartości złotówki, między innymi ze względu na to, że dookoła banki centralne podejmują decyzję o podwyżkach stóp procentowych, co przekłada się na zwiększanie wartości ich waluty, co przekłada się na relatywną obniżkę wartości złotówki. Do tego jeszcze nasi rządzący rządzą bardzo źle. Wojna na Ukrainie nie idzie po naszej myśli, w tym sensie, że trwa. Przez co inwestorzy nie chcą inwestować w Polsce, zwłaszcza że przez takie, a nie inne decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości. Inwestorzy autentycznie się boją, że być może Putin wjedzie tu czołgami. Do tego jeszcze nie wiadomo, jakie będą, będą kwestie opodatkowania. Zmienność w Nowym Ładzie jest jeszcze groźniejsza dla typowego przedsiębiorcy niż sam Nowy Ład. Więc mówiąc krótko. No, nic nie wskazuje na to, żeby złotówka miała się jakoś specjalnie umocnić, a raczej powinna spadać. Sam fakt osłabiającej się złotówki stymuluje inflację. Do tego jeszcze nie wygląda na to, żeby rządzący zamierzali podjąć jakieś sensowne decyzje. Które by obniżyły w Polsce ceny paliw, prądu, opału, a nawet wręcz odwrotnie, wygląda na to, że to będzie jeszcze rosło. Do tego jeszcze to zadłużanie nas ponad kurek, teraz jeszcze dodatkowo na 300 tysięczną armię. No, wydaje się, że inflacja w Polsce będzie rosła, a co za tym idzie, że stopy procentowe w Polsce będą rosły i to jeszcze przez dłuższy czas. W związku z tym, taka, taka takie dzwonienie banków do ludzi, żeby żeby zmienili sobie oprocentowanie ze zmiennego na stałe, no, wydaje się irracjonalna i wydaje się działaniem na niekorzyść banku. Problem w tym, że banki to nie są instytucje charytatywne. Wręcz nawet śmiem twierdzić, że banki są zaprzeczeniem instytucji charytatywnych. Żeby bank zarobił, ty musisz stracić. Żebyś ty zyskał, bank musi nie zarobić. Banki nie działają w interesie swoich klientów, banki działają w interesie swoim. I pamiętam tylko dwa przypadki w swoim życiu, słownie dwa, gdy banki wydzwaniały po ludziach i wciskały im dosłownie wciskały rzeczy, które wydawały się dla banków kompletnie bez sensu, kompletnie niekorzystne. Pierwszą z takich rzeczy. Były opcje walutowe, to pamiętam, nawet do mnie dzwoniono i grożono mi nawet wypowiedzeniem umowy kredytowej, jeśli nie zabezpieczę rzekomo swoich dochodów zagranicznych tymi opcjami walutowymi. Chociaż były odwrócone opcje walutowe, ale oni to wtedy nazywali opcjami walutowymi. I też pani była bardzo zdziwiona, jak się dowiedziała. A nieważne, czego tam się dowiedziała. W każdym razie to wydzwaniali po firmach. Ja wtedy miałem firmę ym, i dosłownie wciskali te opcje walutowe. No, cudań, wianki, niewidy. W zasadzie, jak się słuchało tego, co bank tam mówił, to w zasadzie bank dawał człowiekowi za darmo pewność, że nie straci na eksporcie. Ja wtedy eksportowałem usługi do Niemiec za euro oraz w zasadzie pieniądze za darmo, bo bank płacił ludziom za to, że pozwoli im zabezpieczyć. Yy, zabezpieczyć Ryzyko kursowe. Tylko zapomniał powiedzieć, że zabezpieczenie tego ryzyka kursowego jest tylko w jedną stronę, na wypadek dalszego umacniania się złotówki, nie? No. A potem co się stało? A potem był krach na złotówce, złotówka strasznie straciła na wartości i ci, którzy weszli z bankiem w te odwrócone opcje walutowe, to potracili jedni setki tysięcy złotych, drudzy miliony, trzeci miliardy. Cała masa mm, dyrektorów finansowych. Dostała, dostała takiej depresji, że przeniosła się przedwcześnie do Bozi. Tak było, drodzy państwo. Czyli coś, co wydawało się bez sensu z punktu widzenia banku, stało się sposobem na wydojenie z polskich firm ciężkich miliardów złotych. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, która pamiętam, że banki wręcz wciskały ludziom, to były kredyty we frankach. To było mniej więcej w tym samym czasie, mniej więcej ten sam y, mechanizm, o ile odwrócone opcje walutowe były metodą na wydojenie z kasy firm, o tyle kredyty we franku były metodą na wydojenie z kasy zwykłych ludzi. To już chyba nie muszę tłumaczyć, bo wszyscy pamiętają, jak to było. To było bardzo mocno nagłosione. To były dwie sytuacje, o których pamiętam w swoim życiu czterdziestoletnim, żeby bank wydzwaniał po ludziach i wciskał ludziom rzecz, która się wydawała turbo korzysta dla ludzi. W każdym z tych przypadków ludzie wyszli na tym jak zabłocki na mydle. Skoro więc teraz bank, banki, bo to nie jeden bank, wydzwaniają po ludziach i proponują im zamianę kredytów z oprocentowaniem zmiennym na kredyty z oprocentowaniem stałym, to moim zdaniem oznacza, że banki są przekonane, a wręcz pewne, że na tym zarobią, a nie stracą. Kiedy banki mogą na tym zarobić? No, pomijając jakieś takie kwestie. Wynikające z decyzji politycznych, o których my jeszcze nie wiemy, to tylko w sytuacji, w której już niedługo oprocentowanie niezmienne będzie znacząco niższe od tego oprocentowania stałego. W chwili obecnej typowe oprocentowanie zmienne to 7% wiboru plus jakieś 2%, 2,5% marży. A więc tego wiboru 7 z hakiem, powiedzmy. 90% w tej chwili płacisz za kredyt z oprocentowaniem zmiennym. Banki proponują oprocentowania stałego 11-12%, czyli trochę wyżej. I w związku z tym, a i to jest jeszcze bardzo ważne, banki to propo, proponują na 7 lat. Na 7 lat. E, po 7 latach znowu wraca oprocentowanie zmienne. To oznacza moim zdaniem, że banki wiedzą, że w ciągu 7 lat per saldo na tym oprocentowaniu stałym zarobią więcej. Oznacza to co najmniej, że oprocentowanie zmienne, jeśli przekroczy 11%, to bardzo na krótko, a moim, zdaniem, czyli maksymalnie jeszcze 2-3 podwyżki stóp procentowych, 2-3, a potem stabilizacja i w dół. Biorąc pod uwagę, że ostatnio Rada Polityki Pieniężnej podnosi te stopy procentowe co sesję, no to by oznaczało, że jeszcze kwartał i przestaną podnosić, albo też teraz już nie podniosą, za chwilę podniosą bardziej, coś takiego. To by oznaczało właśnie, że są tak trzy góra, cztery podwyżki stóp procentowych i w dół. I tyle. Ja wiem, że to nie jest może jakaś ekonomiczna bardzo metoda analizy, nie opiera się na analizy technicznej, nawet nie opiera się na analizie fundamentalnej, natomiast opiera się bardzo mocno na analizie życiowej. Opiera się na tym, że bank nie jest instytucją charytatywną i bank no, nie będzie dzwonił po ludziach, żeby im zrobić dobrze. Skoro bank coś wciska, wydaje pieniądze na to, przecież ta pani i pan, co tam dzwonią, to przecież nie dzwonią za darmo to całe firmy telemarketerskie muszą być powynajmowane, na pewno mają, mają za to zapłacone. Można sobie teoretycznie wyobrazić, teoretycznie, że bank dba o swoich klientów, żeby ci mu się nie wykopertnęli i nie przestali w ogóle spłacać kredytu. I że bank woli mniej zarobić, niż, mm, niż dojść do sytuacji, w której klient przestanie w ogóle spłacać kredyt. I prawdopodobnie takie komentarze teraz się tam pojawią i takie głosy pojawią się też prawdopodobnie ze strony banku. Ja bym tą argumentację odrzucił. Przecież nikt, absolutnie nikt nie zabrania bankowi zaproponować ludziom zmiany kredytu albo zmian warunków umowy na bardziej dla niego korzystną i to w sposób oczywisty bardziej korzystną. Przecież w Polsce jest, swobo w Polsce jest swoboda umów, prawda? Więc co do zasady, jeśli z obie strony się zgadzają, to można zmieniać umowę jak się tylko chce. A ludzie co do zasady są racjonalni. Jeśli więc tak się złoży, że z oprocentowania zmiennego wyjdzie nam, że mamy powiedzmy 13%, że powinniśmy płacić 13%, to przecież bank może powiedzieć nam: Dobra, z algorytmu wychodzi, że powinieneś płacić 13%, ale my ci robimy taką promocję, ty płacisz 11%. Zgadzasz się? No, przecież tylko kretyn by się nie zgodził. No to chyba większość ludzi się zgodzi, nie? Natomiast przy założeniu, że z drugiej strony siedzi ktoś, kto sobie chce sam zrobić krzywdę, no to taki ktoś, kto sam chce sobie zrobić krzywdę, to nawet jak będzie miał oprocentowanie stałe, to i tak może przestać spłacać kredyt i pójść wszystko przepić, nie? Więc tutaj ja bym to odrzucił. Tą jakby frasobliwość banków, żeby ci kredytobiorcy nie wpadli w problemy, bo w, bo w wyniku problemów kredytobiorców. W problemy wpadną też ludzie. I jedyne co widzę to to, że to się w dłuższej perspektywie bankowi opłaca. Tyle. Piszcie, co wy na ten temat myślicie. Broń Boże, nie podejmujcie decyzji biznesowych, decyzji życiowych, decyzji finansowych tylko ze względu na moją opinię, bo to jest tylko moja opinia. Ja się mogę mylić. Drodzy Państwo, ja się wiele razy w życiu pomyliłem, teraz też się mogę mylić. Zobaczymy, czy, mówiłem, czy miałem rację, czy nie miałem racji, ale na pewno przemyślcie to. I na pewno jak do Was zadzwonią, żebyście sobie ten kredyt przewalutowali, przepraszam, co ja z tym przewalutowali, yy, zmienili, zmienili oprocentowanie ze zmiennego na stałe, to to przemyślcie, czy warto. I pozadawajcie dużą ilość pytań, po prostu. I teraz trzymajcie się, drodzy Państwo, do zobaczenia, pa. No i dajcie znać, jak ten materiał nagryński nie wyszedł. Hej!